odcinku 35 serialu Miłość i Nadzieja, który zostanie wyemitowany w czwartek 19 września, widzowie staną się świadkami przełomowych momentów w życiu bohaterów. Emocje sięgną zenitu, a serca zostaną złamane, gdy relacje, które dotychczas wydawały się stabilne, zaczną się rozpadać. Dramatyczne wydarzenia sprawią, że losy Cajneb, Kuzeja, Handan i Egego staną się jeszcze bardziej zagmatwane. Największym ciosem w tym odcinku będzie rozstanie Cajneb z Egem. Młoda kobieta, choć darzy Egego sympatią i czuje do niego przywiązanie, dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie odwzajemnić jego miłości. Jesteś mi drogi, lecz poznaliśmy się w złym czasie. Nie mogę odwzajemnić twojej miłości, mówi Cajneb z bólem w głosie, świadoma, że rani serce chłopaka. Ege, choć stara się być silny, nie potrafi ukryć swojego smutku. W jego oczach pojawiają się łzy, a każde słowo Cajneb wbija się w jego serce niczym ostrze. Obserwująca to z ukrycia Meli, nie może uwierzyć, że Cajneb znów odbiera jej coś, na czym jej zależy. W jej sercu rodzi się gniew i frustracja. Dlaczego wybrał ją, a nie mnie? Pyta sama siebie, zrozpaczona, że to nie ona zdobyła serce Egego. Tymczasem w kancelarii dochodzi do zamieszania, gdy Didem, jedna z pracownic, znajduje test ciążowy. Przekonana, że należy on do Elif, natychmiast przekazuje go Kuzejowi, wywołując u niego złość i niedowierzanie. Kuzej, nie mając pojęcia, że to Handan, jego narzeczona, jest w ciąży, oskarża Elif o nieodpowiedzialność i zastanawia się, czy nie powinien jej zwolnić. Elif, zaskoczona i zraniona, stanowczo się broni, wyjawiając prawdę, to pani Handan jest w ciąży. Słowa te wywołują szok u Kuzeja, który zrozumie, że to kolejny dowód na to, jak bardzo jego życie skomplikowało się w ostatnich tygodniach. Równocześnie Yildiz otrzymuje niepokojącą wiadomość od Suata. Mężczyzna, z którym kiedyś łączyła ją bliska relacja, zostawia pod jej domem list pożegnalny. Jego treść jest pełna żalu i smutku, jakby Suat na zawsze żegnał się z Yildiz. Kobieta, pełna niepokoju, zaczyna się zastanawiać, co mogło skłonić Suata do takiego kroku i jakie będą tego konsekwencje. Czy Suat planuje opuścić miasto na zawsze, a może jego zamiary są jeszcze bardziej tragiczne? Nacie, matka Kuzeja, dowiaduje się o ciąży Handan i wybucha gniewem. Dla niej jest to kolejny dowód, że jej syn musi jak najszybciej ożenić się z Handan, aby uniknąć skandalu. Postanawia z pomocą Firdes rozpocząć przygotowania do ślubu, mimo że Kuzej jeszcze nie wyraził zgody na przyspieszenie ceremonii. Nacie nie zamierza czekać, dla niej priorytetem jest ochrona reputacji rodziny. Kuzej, przytłoczony sytuacją, nie wie, jak zareagować, a jego uczucia do Elif nadal pozostają skomplikowane. W tle tych wydarzeń Arda, jeden z przyjaciół Cajneb, po raz kolejny staje się celem anonimowych pogróżek. Jego życie jest w niebezpieczeństwie, a tajemniczy przeciwnik wydaje się coraz bliżej.
Kiedy Zajneb udaje się na uczelnię, zauważa Arda leżącego na chodniku, całego we krwi. Widok ten sprawia, że Zajneb wpada w panikę. Jej serce bije szybciej, a myśli kłębią się w głowie. Kto stoi za atakiem na Ardę? Czy jego życie jest zagrożone, a może to tylko kolejny etap niebezpiecznej gry, której staje się ofiarą? Miłość i nadzieja, odcinek 35, streszczenie szczegółowe, kontynuacja sceny w parku z poprzedniego odcinka. Dlaczego milczysz, Zajneb? Pyta Ege. Czy nic do mnie nie czujesz? Moment, w którym cię pocałowałem, i wszystko, czego doświadczyliśmy, nic dla ciebie nie znaczy? Oczywiście, że znaczy, więc, czy możemy od teraz iść razem przez życie? Powiedz mi, kochanie. Nie nazywaj mnie tak, nie byłam w szkole od kilku dni. Dostałam się z wyróżnieniem, zdobyłam stypendium, ale teraz mogą mi je anulować. Razem znajdziemy rozwiązanie, wiem, co muszę zrobić. Muszę kontynuować naukę, przeszłam wiele trudności, żeby znaleźć się tutaj. Bardzo się starałam. Zostanę prawnikiem, tak jak obiecałam mojemu ojcu, chcę tylko być blisko ciebie, Zajneb, mówi Ege. Chcę, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama i że będę przy tobie w każdej chwili. Nie będę się wtrącać w twoją szkołę, pracę, karierę. Jeśli odrzucisz moją propozycję z powodu cierpień, jakich doświadczyłaś w ostatnich dniach, nie oczekuj, że to zrozumiem. Ponieważ wtedy całe moje życie będzie cierpieniem. Jeśli jednak będziemy trzymać się razem, możemy uleczyć nasze rany. Nie możemy powiedzieć, że w naszym życiu nie będzie już cierpienia. Jeśli jednak będziemy razem, możemy uleczyć nasz ból. Ege, nasze życia są bardzo skomplikowane, stwierdza Zajneb. Twoje relacje z rodziną nie są dobre. Mieszkasz w kamperze, ja próbuję przeżyć w mieście, którego nie znam, obok rodziny, której nie znam. Moja odpowiedzialność nie dotyczy tylko mnie. Odpowiadam również przed ludźmi, którzy otworzyli przede mną swoje drzwi i zaprosili mnie do swojego stołu. Porozmawiam z wujkiem Bulentem, zrozumie mnie. Nie, nie rób tego. Poza tym, co mu powiesz? Zajneb mówi Egemu, że nie mogą być razem, powiem mu to samo, co tobie, oświadcza chłopak. Nie, to się nie stanie, Ege. Ponieważ ta miłość skończy się, zanim się zacznie. Ja też to poczułam. Jak mogłabym nie poczuć? Czy myślisz, że moje serce jest z kamienia? Ty też jesteś dla mnie bardzo ważny, ale spotkaliśmy się w złym czasie. Nasze drogi są różne, nie spotkają się ze sobą. Przepraszam, nie mogę odpowiedzieć na twoją miłość w ten sam sposób. Zajneb podnosi się z ławki i odchodzi, nie oglądając się za siebie. Mama Kuzeja dowiaduje się, że Handan jest w ciąży. Nacie jest w szoku, gdy dowiaduje się o ciąży Handan. Dziewczyna udaje załamaną i zawstydzoną z powodu tego, co się stało.
Płaczę rzewnymi łzami przed mama Kuzeja. Nie wstydź się, moja piękna synowo, mówi Nacie, nabierając się na grę Handan i jej matki. Jeśli ktoś powinien się wstydzić, to tylko Kuzej. Zapłaci za to, co zrobił. Weźmiecie ślub najszybciej, jak to możliwe. Ty i Kuzej pobierzecie się w najbliższy weekend. Suat zostawia list pod drzwiami domu Yildiz, po czym używa dzwonka i szybko odchodzi. Z ukrycia obserwuje, jak kobieta zaczyna czytać: powiedziałem ci, że jesteś moją różą, moim życiem, a ty nazwałaś mnie cierniem. Pogodziłem się z twoimi cierniami i mogę umrzeć w dniu, w którym choć raz się do mnie uśmiechniesz. Ale jeszcze się nie uśmiechnęłaś, Yildiz. Jest choroba i zdrowie, śmierć i życie. Może już się nie spotkamy, ale wiedz, że zawsze bardzo cię kochałem. Suat, Yildiz przez chwilę rozgląda się, szukając Suata, ale gdy go nie dostrzega, wraca do domu. Wtedy mężczyzna wychodzi z ukrycia i mówi do siebie: moja wierna miłości, nie potrafisz mi współczuć. Wkrótce jednak będziesz w moich ramionach, Elif mówi Kuzejowi, że Handan jest w ciąży. Didem wręcza Kuzejowi test ciążowy z pozytywnym wynikiem i oznajmia, że Elif jest w ciąży. Prawnik każe jej wyjść i zostaje sam z Elif w pokoju. To dlatego byłaś chora, prawda? Raczej stwierdza, niż pyta. To był powód twojego rozkojarzenia. Jesteś w ciąży, tak? Moje gratulacje, panie Kuzeju, właściwie. Elif, życzę ci szczęścia, ale nie możesz dłużej pracować w tej kancelarii. Muszę rozwiązać twoją umowę. Powiedziałaś mi, że rozstałaś się ze swoim chłopakiem, ale to dziecko ponownie was połączy. Nie jestem w ciąży, oświadcza dziewczyna. Ten test nie jest mój. Elif, nie rób tego, proszę. Nie ma potrzeby opowiadać takich kłamstw. Jeśli nie jesteś w ciąży, czyj to test? Pani Handan, pada odpowiedź, która wywołuje szok na twarzy Kuzeja. Zrobiła go wczoraj w twoim domu. Ja nie, ale pani Handan jest z tobą w ciąży, akcja przeskakuje do następnego dnia. Choć Meli wie, że Zainab odrzuciła uczucia Egego, wciąż jest na nią wściekła. Nie może znieść, że Ege zakochał się w Zainab, a nie w niej. Tymczasem Kuzej śni o Elif i ich pocałunku, jednak ten piękny sen przerywa dzwonek do drzwi. To jego mama, która wchodzi i zaczyna go besztać, nakazując natychmiast zadzwonić do Handan i jak najszybciej zorganizować ślub. Elif i Murwe dokładają się do spłaty pierwszej raty pożyczki Yildiz, którą rzekomo zaciągnęła u swojego szefa.